Wkrótce, sezon drugi, odcinek pierwszy. I w nowym sezonie i pierwszym odcinku naszego cyklu od razu oczywiście znajdujemy się na Starówce w kolejnej firmie, która zlokalizowana jest w tym miejscu. Tym razem to jest szkoła językowa Freeway. Być może znacie tę szkołę, a być może nawet panią Paulinę. Paulina Jeziorska, która jest metodykiem Freeway. Witam serdecznie. Pani Paulino, proszę powiedzieć, dużo ludzi dziś szuka takiego miejsca, gdzie może uczyć się języków. Tu w Toruniu? Na szczęście cały czas dużo. Mamy kursantów indywidualnych, kursantów grupowych, którzy cały czas się do nas zgłaszają. Czasami dziewczyny w sekretariacie aż narzekają, że nie mogą zabrać się za pracę, bo telefon cały czas dzwoni. Nie narzekamy na brak klientów i to mnie bardzo cieszy jako lektora języka angielskiego, jako pasjonata, więc jest ok. Czyli jest dobrze, można się cieszyć. A jak pani sądzi, czy wpływ na to, że macie tylu chętnych do nauki języka, ma też fakt, że firma zlokalizowana jest na Starówce? Na pewno jest to czynnik, który decyduje w większości przypadków. Kursanci chwalą sobie tę lokalizację przede wszystkim dlatego, że jest komunikacją miejską. Jeżeli są to osoby z terenu Torunia, to po prostu w 5 minut są w stanie tutaj dotrzeć z każdego przystanku. Chociaż oczywiście część kursantów, która dojeżdża własnym samochodem, no, czasami znajduje problem po prostu z parkingiem. Nie ma gdzie zaparkować, ale to jak gdyby jest. Myślę, że do pokonania. Pani Paulino, myślę, że do tego wszyscy przyzwyczailiśmy. Być może kiedyś ten problem zostanie rozwiązany, ale cieszy mnie fakt, że tak wielu docenia to, że można tutaj dojechać komunikacją miejską. Tego się zatem trzymajmy. Jasne. Freeway, szkoła dynamiczna. Dlaczego dynamiczna i o co tutaj chodzi? Dynamiczna jest metoda, dynamiczni są lektorzy. Mamy w tej chwili ponad 20 lektorów różnych języków, najwięcej oczywiście z języka angielskiego. Lektorzy zmieniają się co godzinę. Każda godzina zajęć jest prowadzona z innym lektorem. Stawiamy na komunikację, na energię, dobry humor i mam nadzieję, że w tym właśnie tkwi cały sekret naszego biznesu, że po prostu tu jest przyjemnie i można się czegoś w bardzo, bardzo fajny sposób nauczyć. To jest bardzo ważne przesłanie, bo rzeczywiście niektórzy mogą szukać możliwości nauczenia się jakiegoś nowego języka, jeżeli dowiedzą się jeszcze, że tutaj można też wyjść z tej szkoły z dobrym humorem i przebywając tutaj też dobrze się bawić, to myślę, że to jest dosyć ważny kolejny powód do tego, żeby jakiś nowy język zgłębić. Jakie języki, jakich uczycie tutaj języków? Głównie języka angielskiego, ale mamy też kursy języka niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego, a nawet rosyjskiego. A, ale żadnej egzotyki tutaj nie ma. Egzotyki nie. Nie spotkaliśmy się z zainteresowaniem takimi językami, chociaż nie ukrywamy, że gdyby takie zainteresowanie się znalazło, gdyby znaleźli się kursanci, którzy chcieliby się uczyć norweskiego, japońskiego, chińskiego, postaralibyśmy się znaleźć fajnego lektora i dostosować zajęcia do ich potrzeb. Czyli stawiacie na języki popularne. Okej, okay, no jeśli chodzi o angielski, wiadomo, niemiecki, rosyjski też popularny, francuski również z wielu powodów, chociażby dlatego, że to piękny język, ale też mam takie wrażenie, że ostatnio coraz częściej ludzie chcą nauczyć się hiszpańskiego. To prawda. Hiszpański zyskuje na popularności. Być może wynika to z tego, że nawet w gospodarce jak gdyby siła Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej rośnie, ale cały czas, tak jak rozmawiam z kursantami, cały czas główną motywacją jest po prostu pasja do tego języka. To być może wynika też z niesamowitej popularności muzyki latynoamerykańskiej, która gdzieś tam zalewa teraz nasz rynek. Z czego ja bardzo się cieszę, bo też lubię. ale po prostu to jest wydaje mi się, ma to wiele, jest wiele czynników, które na to wpływają. Ale fajnie, ja się cieszę. Sama też, gdybym znalazła chwilę, chętnie bym się pouczyła. Ja również przyznaję, obiecujemy też, że następnym razem, jak spotkamy się w szkole Freeway na toruńskiej Starówce, to z panią Pauliną wystąpimy w sombrero. No i będziemy niczym El Mariachi. Pani Paulina Jeziorska, szkoła Freeway, tutaj zapraszamy, tu na toruńskiej Starówce.